O nie, kurwa! Nie, to było nie fair. Dziwny TikTok, kurwa. Nie wiem, czy to wrzucać. To było mega beznadziejne. Tym miłym akcentem. Najgorszy dzisiaj, kurwa. Dzisiaj jesteśmy... kurwa, co to za typ? On siada nagi? Dzisiaj jesteśmy w studiu WK w innym miejscu niż zawsze, bo pomyśleliśmy, że zmiana biurka będzie super. I obejrzymy TikToki od widzów. Widzowie wysyłali nam na armii, tak? Zgadza się? TikToki. I mamy bardzo dużo śmiesznych. Na przykład właśnie tutaj ktoś kłuca. O, jednak nie jest goły. Ale zlepka, kurwa, zajebiście rosną. Majtka. Jestem w szoku. Co no, że po 5 dniach jak pierwszy raz braliście kreatynę, no to było ciekawe przeżycie, co? Codziennie. No. Sprawdzało się i wierzyło się, a ta wiara, serio, tak czułeś, że coś się dzieje po tej kreatynie. Mi się podobało, że kreatyna była takim mostem do przedtreningówek. Że najpierw białko, witaminy, potem bierzesz kreatynę. I jak już kreatynę wymaksujesz, to dopiero na przedtreningówki wchodzisz. Jakby to były takie stopnie kariery, nie? No. Taka była ten. No wszyscy tak myśleli, że tak jest. I jest ze mną Mielonidas, cześć! Witam serdecznie wszystkich. Teraz do mnie luz. Teraz. Konkurencje cholowe. Czuję się dobrze. To okej. Mam tu rzeczy. Po minutkę ciężko zwalić. Na przykład przygotowałem śmiech. Odjebałem show. Narko Master. O to chodzi. Tak? Nie widziałeś to tego. To jest Narko Master? Mogę tylko pierwszą kwestię? No pierwszą kwestię, dam tylko pierwszą. Mówimy się właśnie na gali Narko Master i jest ze mną Mielonidas. Cześć. Witam serdecznie wszystkich. Teraz do mnie... Dobra. No co on powiedział? Ale nie wiem, ale... Cześć wszystkim, coś tam cześć wszystkim. Ale wiecie co, od razu ja myślałem, że to jest jakieś stare nagranie, że on tutaj jakoś młodziej wyglądał na tym nagraniu, on po prostu mu się twarz rozluźniła. No. Ja muszę chyba obejrzeć to Narko Master. A zapraszali was na Narko Master? No ja wysyłałem, mam zaproszenie. No. I końcówka wiadomości była taka, robisz dymy czy jak? Czy kurwa pękasz? Typie. Czy z nami się nie napijesz? No. Tą białą czekoladą, która jest na tym Oreo, to bym kurwa sobie wyjebał żebra i sam sobie zrobił gałę. To jest tak dobre. Na redukcji na masie. Fajne. Potwierdzam. Zrobiłbym. Może kiedyś takie nagranie uświadczycie, nie? Będziemy mieli w końcu aferę. Twoje dziecko kiedyś obejrzy. Czekoladowa. Jestem przekonany, kiedyś żebrowa. Twoje dziecko to obejrzy. Żebrowa. I w podstawówce z innymi dziećmi będą oglądać to, jak ty to mówisz. I on powie, słuchajcie, to mój tata. 500 tysięcy wyświetleń, fajnie, co? Nie, oni powiedzą, ej, płacz, to ten dzieciak od starego z żebrowo-czekoladowej mówisz, afery. Jego stary robił. To Michał Żebrowski. Będą go wyzywać, że jego stary by se loda robił. Zastopujcie. Może być dobry. I obstawiajcie, co powie zamiast tata, bo ja wiem, do czego to zmieni. Owca będzie jakiś albo coś takiego. Podłożony. Ogień z kurwami obstawiam. Mój tata. A byłem pewny, że to dziecko będzie mówiło głosem owcy, że jebać kurwy czy coś takiego. I frajer. To też by było fajne. No. Chcesz obór do końca? No. Może coś tam będziesz. To już koniec. Ej, to... Ty, to nie Avengersi. Ktoś wejdzie. Rozjebie coś. Ty to... Poczekaj, czy to nie jest ten pokój, kurwa? To szkurza! To ten, no. To ja ten, właśnie nie? Dlatego myślałem, że ktoś znowu A wejdzie. To nie jest Tomek Chick? Co?! No kurwa, to... To jest Tomek Chick? I w pokoju, gdzie stary wchodzi? Co, typ żongluje piłką? To nie jest Tomek Chick. Ty, poczekaj. No nie, to, to nie jest Tomek Chick, kurwa. Jak to? To jest Tomek Chick, jak się zapuścił przez na miesiąc.
Co ty pierdolisz? No kurwa. I czemu on jest w tym pokoju? Chociaż on nie zna bardzo elektryczne maruchy, kurwa. To my gdzieś się lepiej rusza, no. Ale to jest ten pokój. No kurwa. No co typy żongluje i stary wchodzi. I stary wchodzi. Dajmy to też na sekundkę. To jest ten pokój, czy każdy miał taki pokój po prostu? Chyba to jest typowy polski pokój. Po prostu pokój, no. Okej, okay, kurwa. Szczerze, nie bawi mnie to aż tak, bo mi się wydaje, że on to specjalnie zrobił. To trochę wygląda sztucznie. Tak. Co widziałem, kurwa, na tym roku? Wsadźcie to w dupę. To jest stanek, kurwa. Pójdź jeszcze raz. Jak on to powoli. Jaki szef normalnie, ty. Że on to tak powoli. Wsadźcie to w dupę. Ej, ty byłbyś gorszy niż ten oryginalny. Akurat Rosu jest dobry. Ciężko będzie to przebić. No. To jest bardzo dobre. Gdyby było, kiedy jesteś na redukcji, a mama ci daje Rosu. No bo bez sensu Rosem kalorie wtedy sobie, kurwa, podbijać, nie? Hey! I've got great news! My sister's having a baby! I'm gonna be a dad! I'm gonna be a dad! Jak ucichli. No to, to fajne, fajne. Do something. We have to do it now. Who's that? Wziąłem. O kurwa, piwo prawie wylałem. Wzięliście kurwy ten refleks? Dobry TikTok w chuj. No. Dobry TikTok. Jeszcze raz. To jest z filmu takiego. Ale to nie był Rafon. To był Rafon. To serio był Rafon? Fajnie. We have to do it now. Who's that? O kurwa, piwo prawie wylałem. Widzieliście kurwy ten refleks? Znam. Znam. Ej, w pierdolę. No, tak, ja pierdolę. A kto to był? Potek. Potek, no. Potek. Nie, Robur. To był Robur. A nie, Potek, to ty robiłeś takie... No. Ale Robur trochę inaczej kiedyś mówił niż teraz. Wtedy, co pan Robur się bardzo rozwinął socjalnie. Ale ten... Znaczy kilka tekstów miał, teraz ma więcej. Ale w tym samym sensie. Robur miał repertuar słów 3. Los? Los, no było los, kurwa. Los. Ja pierdolę. Oraz... Skurwysyn. Skurwysyn był od początku, ale, nie? No. A już się nie mówi los w ogóle. No, los się nie mówi los, kurwa. To jeszcze wróci, myślę. Ale ja czasami wróci. Mówię chyba. Ja czasami chyba mówię lol. No, ty los? Mówiłeś lol. Żal.pl. Rolling on the floor laughing? Żal.pl albo... A mieliście znajomych, co mówili rot? Kwestia czasu. Nie. A Łosiek mówił... Chyba, co mówił Rotfl. Łosiek mówił Żal.ru. Rotfl mówił. Żal.pl i Żal.ru. A wiecie, ej, ekipa rocznik 98 tego typu, wiecie co to Rotfl? Jak wygląda Rotfl, nie wiecie? Czaisz? Ja wiem. Oni są młodzi, patrzcie, oni są młodzi. Nie wiedzą, jak Rotfl był wygląda. Był typ, gimnazjum Daniel, on mówił kurwa Rotfl. Jak mnie to irytowało. Ej, ale ja się śmieję z nich, a mam, wiesz, maskę śmiania się, a w środku płaczę. Rotfl to był lol, który się obracał po ziemi. Rolling on the floor. Laughing. Czaisz? Patrz, jak ci przytakują jak dziadkowi. Jakby dziadek opowiadał o drugiej oni, wojnie światowej. Okej, boomer, lecimy dalej, no. Somebody wants to be the world is gonna teraz mnie to rozbawiło, bo jesteśmy po śmiesznym temacie. Fajny timing był. No jeszcze raz. Rozbawiony. Ale kurwa, jednak... Ale możesz jeszcze raz? Ale poczekaj. Skupcie się na... jak korpus przyspieszył. Teraz skupcie się na jej korpusie. Tylko. Patrz. Pod koniec, nie? Ale tak jak dobra dokrętka przy ciosie, nie? Skupcie się, jak lewy bark idzie do tyłu, a prawy do przodu. Podjeżdża. I... Serio? Patrz. Tak jakby chciał zajebać, no. Okej, Buja, to jest prawdziwa twarz. O! To jest prawdziwa. Weź jeszcze raz. No da, jeszcze raz. Ale ja myślałem, że, to jest kawałek skóry, te włosy jeszcze. A wiecie, co jest najlepsze? On pewnie jest świeżo po fryzjerze. I stwierdził, że dobra, dzisiaj coś nagram, póki siedzi fryzurka. Bonusy wieczorem. O nie, kurwa!
Nie, to było nie fair. O kurwa. Dawaj jeszcze raz. Kurwa. Ale to było oczywiste, że to tak będzie. Kurwa. Nie, to nie było. To TikTok. Ja myślałem, że się już skończy. Nie, parówka mnie zaskoczyła. Nie, tak. Ale dobry, dobry, no. Tylko głupio się śmiać, co nie? Nie. Wiesz, panie, nie mamy takiej siły prawdziwej, żeby pobieżnie coś takiego. My mamy teraz szokoladę. Rozumiem. Rozumiem, ale on jest jakby też pomocny, właśnie... A pokazujesz, nie? Że on się zaśmiał. Ja przekażę numer szefowej, ja mam naszą konsultację. I tutaj na pewno coś doradzi i coś znajdziemy. No. Super. Uwaga, 2000 super. Subskrypcji i robimy kolejny odcinek. Już na dwóch przypomnieliśmy. Łap w górę. Przepraszam, tak. Jak się film nazywa? Dzwonimy do trenerów personalnych. Robur dzwoni, bo to jest drugi odcinek. Tak, i czy będzie trylogia, zależy od was. Generalnie ja polskiej produkcji nie oglądałem tak naprawdę od czasów filmu Dom Zły. Natomiast jeżeli chodzi o film Dziewczyny z Dubaju, no to pojawia się podstawowe pytanie. O czym my w ogóle, jakby, o co my się ścigamy? O to, kto jest stratny? Ponieważ z tego, co mi wiadomo, to, co mówi Doda, jest nieprawdą i ten film tak naprawdę się nie zwrócił, bo za granicą wygenerował 270 tysięcy dolarów, no, w związku z czym, jeżeli kosztował 10 milionów, no to nie miał prawa się zwrócić. Natomiast osobiście uważam, że sam temat jest świetny, no bo z jednej strony jest ukazane, jak te dziewczyny walczą o swoje prawa, a z drugiej strony marzenie po prostu lasek z wielkimi cyckami, które robią sobie zdjęcia w windzie z torebką Chanel, no i myślą o bogatych Arabach, także ja w ogóle uważam, że temat akurat... Kurwa, ja najbardziej dajcie mu followa, no. Czy tam lajka na Insta i jestem ciekawy, kogo kolejnego weźmie na warsztat. Tak. Ale on opiera cały swój content na Patryku Wezer. Tylko? Tylko i wyłącznie. Ale mi się to podoba. Ogólnie. Ale on nie dość, że udziela wywiadów, kurwa. To on też reżyseruje filmy i są filmy jako jego, jako Patryka Wegi. No może zobaczmy taki film. To weź zobaczmy jeszcze. Najbardziej podoba, jak on ma R w słowie. Najlepiej to wsiada. No. Widać, że ma przestudiowanego go od A do Z. Przeruchany Patryka Wegi. Halo? No cześć, słuchaj, z tej strony Patryk Wega. Słuchaj, tak się składa, że widziałem twoje parodie i stwierdziłem, że zamiast się na nie dąsać, to potraktowałem je jako twoje demo aktorskie i generalnie tak się składa, że mam dla ciebie propozycje nie do odrzucenia, bo tak naprawdę za pół roku będę kręcił swoją autobiografię i jestem w stanie ci zaproponować rolę główną, ale byśmy musieli się spotkać. A gdzie mam się stawić i o której? Wow. Wiesz co, bądź jutro u mnie w siedzibie o 18:00, adres ci wyślę SMS-em. Będę, oczywiście. Jestem ciekawy właśnie... No, kurwa, hit. A miałem mówić, że brakuje mi, że łysa głowa. Fajnie, że ma te moty Wegi, ale i tak ciekawi mnie, bo widać, że ma takie predyspozycje, raczej. Jakby kogoś innego charakterystycznego na warsztat wziął. I totalnie nic innego nie zrobił? Przesuń o 50 stopni w prawo trochę, żeby dać kadry. Ty no, ale Patryku, ja kończyłem studia operatorskie, mam licencjat napisany, a w pracy nigdy tak nie robiliśmy, to nie jest ja. Słuchaj, ale tutaj siosiak ma być widoczny cały w kadrze, a ja tu nie widzę na dany moment, żeby tak było. Patryku, jesteś cały w kadrze. Jak to jest? Kurwa, cześć, jakby się nie ruszył, to nic by się nie stało. Ale wiesz, jaka jest metafora? Czasami jest tak, że wszystko ci mówi, żeby tego nie robić, ale chcesz dobrze zrobić. No. I robisz dobrze i dostajesz w pizdę od życia. I to jest kurwa metafora tego. Ja pierdolę, chłop naprawdę walczył o życie, nie? I to... Marys, jestem ci Szkoci? Lubię wydupę. To o, ty kurwa, ale razi. Rucham ci z tornego, ty jabany kurwo. Co? Gówno, 1-0. Nie mówię... A, fuck. Nie mówię po angielsku, mówię tylko po polsku. Jebać stary kurwę prądem.
Wyłądem? Mogę przytoczyć, kurwa, bo, ale to jest, i tak się dzieje. Krótka historia, Szwecja, pracy. Zawody, 12 lat. Drużyna norweska i nasza. I my uczymy ich polskiego, oni nas norweskiego. Wsiadamy do autokaru, jest trener nasz, trener Bliszczyk i trener Norwegii. My wchodzimy i mówimy dzień dobry po norwesku. I ten trener, o kurczę, jacy ten, fajna młodzież przyjechała. I wchodzi pierwszy Norweg i mówi do naszego trenera, spierdalaj, idzie dalej. I kolejka idzie, wypierdalaj. I idą Norwedzy i to było pokazane, bo serio tak jest, że my Polacy uczymy tak, a Norwedzy serio nas fajnych, normalnych słów uczyli. I tak, Jaworski, Szableski, wypierdalacie. Ale trenerze, przecież jesteśmy w Norwegii, mamy 12 lat, przecież nie wrócimy sami do domu. Chuj mnie to obchodzi, tak wypierdalacie. I pamiętam, że przez jeden dzień trzymał ich w niepewności, że serio wypierdalają. I wiem, że wtedy się przejmowałeś tym. No tak. Że serio myślałeś, że wypierdasz i to no było takie, że na pograniczu, że oni byli na pograniczu płaczu. Przez no cały tak, dzień ich trzymał, bo myśleli, żeby... Bo normalnie spakowali walizki i cały dzień zapierdalali z nami ze spakowanymi walizkami. Chuj nauczka dla nich. No. Wyrośli na świetnych dżentelmenów. Pozdrawiamy, kurwa, chłopaki. Szabla Jawor, pozdro. Kurwa, ziemia się wysypuje. Co? Ło! Rozjebał się. Kwiat się rozjebał na ziemi. Kurwa, ja muszę nadrobić chyba tego człowieka, ty. Nie wiedziałem, że takie akcje są. Warto? Chuj. No. To fajne. Jak ktoś zamawiał z AliExpress cokolwiek, to myślę, że docenię. A to będzie... O! Napierdalają. Ty, ale to czemu? Bo to będzie skarpem. Ja myślałem, że to mini Jack z Big Jackiem. No ja myślałem, że jakieś randomowe ruskie MMO. Poczekaj, chcę ustawić. Będzie karp, Puzian mówi, że karpa trzeba ubić. I to po walce, pamiętam, że mi Kaja pokazała i to już był taki etap, że już się śmialiśmy z tego. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatnie, że nie było. Dobre. Ale ogólnie jakoś was kurwa zniekształciło. Serio myślałem, że to są słabe niskorośli. No od góry kamerka tak. Ale z tym kapiem dużo parody jest. Surprise wedgie prank. No co? Gacie jej wyciągnę. Deep breath in. Wedgie. And out. Dziwny TikTok, kurwa. Ale ja miałem wrażenie, że ona chciała, żeby on jej tak zrobił. No, i udawała zaskoczona. I hate you. Że ona mogła wiedzieć, wiesz? Ale mega słabe. Słabe, no. Zaskakujące. Ale TikTok zajebisty. Niech kurwa poudaje Patryka Wege. Z jakimś pomysłem. Ja się chowam. Poczekaj, co się stało z chłopakiem przed Motomoto? Został zgnieciony. Patrz, co się stało z chłopakiem? On idzie po nim. Jak piach. Idzie po nim, no. Tak, słucham. Dzień dobry, pani Janesko. Grozienka speaking. Dzień dobry, pani Grozienko. W czym mogę pomóc? Pani Janesko, I have a problem. Ostatnio byłam u pani na gym i na tej siłowni spotkałam my friend. I ta friend dała mi suplement. Powiedziała, że schudnie mi dupa. A jaki suplement pani dała? Beta-alanina, tak to się zwie. Beta-alanina i tak pani powiedziała, że to jest na odchudzanie? Tak, a co nie jest? Pani Grażynko, dobrze proszę, ale po prostu mi... Dobra, kończymy odcinek. No, pierdolę. Nie wiem, czy to wrzucać. To było mega beznadziejne. Miłym akcentem. Najgorszy dzisiaj, kurwa. A ona chyba tak wierzyła, że to jest śmieszne, nie? Żalper. Dobrze, ale to nie dużo dobrego. To idealnie do tego pasowało los. I tak zakończmy. Los? Zbyty w chuj. Zbyt jak chuj. Styka. Zbyty w chuj. Dziękujemy za podesłanie, Armio. Jak się podobało, napiszcie, czy robić kolejny przegląd TikToków. I Saker jeszcze chciał poprosić o suby. Dajcie suba!